spojrzeniami w oczy długimi jak dzień. Ale dziś tej wiosny siła już jest mała. Spojrzenia są krótsze i przechodzą w sen. To cóż, że minęły. To cóż, że nie wrócą. Kwietnie, maje, czerwce, że aż ciężko żyć. Pokonujecie i pokonaliście najdłuższy dystans, jaki może człowiek pokonać. Tym najdłuższym dystansem jest odległość pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Jesteście prawie maratończykami w pokonywaniu tej odległości. Wszyscy dobrze wiemy, że to nie jest takie łatwe. Że miłość to nie jest tylko, to nie są tylko kwiaty, emocje, to nie są tylko uśmiechy, ale to jest codzienne zmaganie, bo bycie z człowiekiem na co dzień jest trudne i niełatwe. Państwo przez wiele lat dokonywaliście takiego cudu zbliżania się do człowieka i bycia z człowiekiem przez cały czas, ze sobą nawzajem. I za to chcemy Was dzisiaj docenić. W tym miejscu wszystkie srebrne, złote i diamentowe pary. Jesteście właściwie bardzo cenni dla tej wspólnoty, dla tego miejsca, dla gminy, dla miasta, dla wszystkich instytucji. Pokazujecie, że w tym świecie takim pełnym chaosu, zabiegania, kiedy wszystko jest ulotne, kruche i mało trwałe, wy jesteście wciąż w tym swoim miejscu, jesteście wierni, chociaż nie jest Rada Kubalskich, także z tej szkoły. Bardzo serdecznie witam panią Zofię i pana Stefana. Patrzymy na Was, dostojnych jubilatów, z podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą głowy. Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście wbrew wszystkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zawodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku. Szanowni Państwo, pragnę przywitać bardzo gorąco i serdecznie wszystkich jubilatów przybyłych na dzisiejszą jeszcze doniosłą uroczystość i podziękować za przyjęcie zaproszenia. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa w tak ważnej chwili, w tak uroczystym spotkaniu. Państwo nagrodzeni z rozrzewnieniem, patrzcie na tych młodych, którzy się teraz opierają. Zapraszam panią Helenę i Dariusza Brzęskich. Nastąpiła pomyłka w imieniu, tak?
następny.